Dobry. Szedłem i nagrywałem, ale w kamerze pamięć się skończyła i mnie cofało, wyłączało film cały czas. A więc muszę włączyć jeszcze raz. Zobaczcie, jak pianka wypełniła. Muszę odkryć tam pryzmy trochę. Susiątko stoi. Tutaj się nic nie zmieniło, wszystko jest ok. Muszę te opony rozładować. Byczek dzisiaj nie wyskoczył. Dzień zapowiada się nudny. Nie, nie mam dzisiaj nic za bardzo do roboty. Oprócz karmienia. Tam w Ursusie ewentualnie przygotuję parę rzeczy. Akurat pod kołami bym wszystko zgniótł. Jakbym wyjeżdżał władziuchem. Muszę tam deskę poprawić, bo trochę wypchnęły. Przy Ursusie trochę pogrzebać. A najpierw i tak jadę na stodołę. Kurde, tego busa. Trzeba byłoby stąd zabrać gdzieś. Zimny olej to długo się opuszcza. Lepiej niech tu spadnie, jak po drodze, żebym gubił, nie? Widziałem, Mateusz Forschlita składa skrzynię pomału. Pewnie po nowym roku zaraz wróci. Ja naprawdę nie rozumiem was. Czemu odradzacie mi remont tego Ursusa? Jeśli chodzi o dokumenty, to dokumenty ma, tylko muszę je odzyskać, jechać, odebrać, spisać umowę i normalnie go zarejestruję. To, że on jest jakimś ulepem, jak to mówicie, tam składakiem z poszczególnych tam elementów, to nic nie znaczy. Bo wszystko jest ok, trzeba tylko zrobić tam mikropompkę, no zajrzeć ogólnie do skrzyni, żeby było wiadomo co i jak. Koszt nie jest taki ogromny, jak tutaj piszecie, ludzie. 15 tysięcy to jest maks, co na niego wydam, bez napędu. I on bez napędu będzie mi tak samo służył, jak z napędem na razie. Bo będę cisnął z nim z beczką. Na przykład. Czy tam z opryskiwaczem. No różne prace można wykonywać bez napędu. Forschlit ma napęd, to do takich cięższych będzie Forschlit. Radzicie mi go sprzedać i kupić
16 z napędem. No to za ile ja go sprzedam? Niech mi ktoś powie, za ile ja go sprzedam, tego Ursus. 10 tysięcy wezmę? No załóżmy, że 10 tysięcy. To do Ursusa 16 muszę dołożyć 30. Jeszcze. I najgorsze jest to, że nie wiadomo, co on tam w środku będzie miał. Czy się zaraz tryby nie posypią. Bo nikt dobrego traktora nie sprzedaje. Jego zaraz będzie trzeba znowu rozpoławiać. I z 30 tysięcy zrobi się 40. A ten traktor kosztował mnie jakieś 6 tysięcy złotych w tej chwili. Może 8 z akumulatorami i z tym wszystkim, co tam podokupowałem, jakieś pierdołki. Jak włożę w niego jeszcze 15 tysięcy, zrobię szybką skrzynię, zarejestruję, jakieś tam oświetlenie i wizualnie go trochę poprawię. I przynajmniej wiem, co jest w środku, bo go rozbiorę, wymienię łożyska, co trzeba. To nie jest tak, że sprzedaj go, bo ja idę dzisiaj do sklepu czy tam na giełdę i ja go dzisiaj sprzedaję i mam pieniądze. To nie jest tak. To nie jest łatwo sprzedać. Łatwo to jest kupić. A jak on już jest, to wolę zrobić jego. No tam dużo wcale tak nie ma, Boże kochany. Parę tysięcy i będzie traktor jak ta lala. Szybka skrzynia. Beczkę podczepiam i bez napędu beczkę będę ciągał. Może trzeba będzie jeździć troszkę bardziej umiejętnie, bez tego napędu, żeby się nie zakopać, wjeżdżać z odpowiedniej strony pola, nie zatrzymywać się bezsensownie, żeby się nie utopić. No bo jednak beczka 10 tysięcy litrów, no to już jest 10 ton. Plus sama beczka ze 3. No kukurydzy już niedużo zostało. Zaraz będziemy pryzmę otwierać. Ursusik to jest Ursusik. Pomału go zrobię, aby go rozpołowić i do skrzyni zajrzeć. Ludzie mają większe problemy niż taki Ursus. Mam propozycję zamiany kół w MTZ-cie. Moje 38 tylne, felgi z oponami, mam tam chyba 16x4, na felgi 34, 18x4. Chyba trzeba będzie się zamienić, bo to takie same jak w Belarusie tamtym, co miałem. One są szersze, do tura będą odpowiedniejsze chyba, tylko nie wiem, jak to będzie wyglądało. One na wysokość chyba te są trochę niższe. Tak mi się wydaje.
zostało mi tylko kukurydzę na halę zawieźć. Muszę zmienić łyżkę i tamtą kiszonkę, co mi rozwaliły folie byki, też wiozę na halę, niech opierdolą, niech tak nie stoi. Uskarmienia będzie na tyle. A co do Ursusa jeszcze, jak ktoś ma jakieś części, które mogłyby mi się przydać, to znaczy butle potrzebuję. Potrzebuję butle na powietrze, nie? I chyba więcej nic nie potrzebuję. Ewentualnie przednie koło jakieś normalne, najlepiej z oponami. Bo te są jakieś wąskie jak z koleżówki. To możecie dać mi znać. Więcej co? Resztę to sobie kupię już w tym sklepie. No zbiornik będę chciał jeszcze kupić. Te turbo gwiżdże jednak, ono raczej dobrze chodzi. Raczej, nie wiem dokładnie, ale mi się wydaje, że ono chodzi dobrze. Tam ewentualnie trzeba byłoby je podszczelnić trochę. A instalację będę robił 24. Najzwyczajniej w świecie. Nie chce mi się tego przerabiać, te zwory. Jest tak, to będzie tak. Alternator jest 24. Dobra, na razie idę rozdać kukurydzę i pojadę zaraz po kiszonkę. Najbardziej nie lubię zmiany łyżek. Tą kiszonkę jednak zawiozę tam na stodołę. Tutaj dam siana.
tego busa LTK chyba będę rozbierał. Wkurwił mnie tym, że nie chce odpalać. Coś się rozrusznik spalił. Zdejmę pakę. Zdejmę pakę, zrobię z niej przyczepę do ciągnika. Kabinę ściągnę i tą ramę z silnikiem, skrzynią i całym układem zrobię jakiegoś kurwa takiego hotroda. Nie, radroda. Bliżej wakacji. Tam mam jedną ramę do przyczepy, jedną osiówkę. Też trzeba byłoby tylko bortę założyć, podłogę zrobić. I chyba koła wymienić, bo jakieś takie słabawe. A, Ursus jest odpalony, zaraz tą przyczepę zabiorę. Ściągnę te bale. Bale, baliki gdzieś ułożę. Ładnie przykładki porobię, przykryję się folią. Chociaż folio to chyba nie bardzo. Gładka bokiem postawiłem, no. Kurwa, tutaj też porozwalały te belki. Tą trzeba złapać. Mam nadzieję, że się nie rozwali do stodoły. Pochali. Odkucnął. A nie wyjdę. Tak łatwo. No ja nie wyjdę. Kurwa, rozwala się ta belka. Żebym sobie tylko sprzątania nie narobił. Może tutaj jedyneczko. Niedługo trzeba będzie skarmiać, bo będę otwierał. No do końca roku jeszcze mi tamtej starczy i wysłodek akurat. Podgarnę im to kukurydzę najpierw, bo jak przykryję im sianem, to będą nożyć.